Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia ANSO, w tę stronę chyba, tak? Tak, ANSO Vega, odor neutralizator. Zapach, no jak to przy ANSO, no tutaj nie ma półśrodków. Ta firma, jeżeli chodzi o zapachy, miażdży wszystkich. Wszystkich, wszystkich. I nie, może ktoś tam napisać, że jakaś, ale znajdź mi, żeby każdy produkt tak pachniał. Każdy, każdy. Nie ma produktu, który by źle pachniał. Rewelacja. Świeży. Bardzo świeży. Taki zapach, kurczę, taki ani to nowego auta, ale jakby psikasz w pomieszczeniu, to czujesz tak, jakby to pomieszczenie było przed chwilą, powiedzmy, albo wyremontowane, albo, kurczę, nie wiem, przed chwilą wstawione, takie jałowe. Taki zapach. Tak mi się kojarzy ten zapach. I tak jak widziałeś, podejście, jeżeli chodzi o ten produkt na dywanie, który służy dla piesków, można powiedzieć. Jest w takim zakątku tam, kurczę, gdzie się wchodzi, powiedzmy, o pierwszy strzał, i psy, nie wiedzieliśmy o tym, podobały go sobie jako piaskownicę. I strasznie nasikały na niego, naprawdę. I w pewnym momencie wchodzimy do domu, kurczę, no coś nieprzyjemnie pachnie. I podniosłem, on jest podgumowany specjalnie, ten dywan, żeby nie przemakał. No słuchaj, powiem krótko, zaszczany na maksa, naprawdę zaszczany na maksa, więc popełniłem pranie od stosowną chemią do tego przeznaczoną, film też się pojawi, i
Później poprawiłem klasycznym praniem. Wiadomo, jak to jest z moczem, ciężko jest to... Znaczy ciężko może nie jest wyprać, ciężko jest zabić ten zapach, bo wypranie z samego dywanu, żeby nie było plam, nie ma problemu. Ale ten dywan ma to do siebie, że ma jeszcze pod spodem ta guma, to nie jest typowa guma. To jest jakaś mieszanka, która przyjęła ten moc strasznie. A dywan, gdzie leżał, tam były płytki, więc wyobraź sobie, że to nie miało się ten moc w co wchłaniać, więc no tragedia, naprawdę tragedia. I mamy dwa takie dywaniki, właśnie na wymiankę, jak będę prał, i wziąłem ten dywan, zwinąłem i schowałem. Jak stwierdziłem, że jak będzie fajniejsza pogoda, to się wezmę za pranie, więc on leżał i ten mocz przyjął na maksa. Pierwsze podejście z tym produktem. Jak już wysechł wąchanko, niestety było czuć taki, może nietypowy mocz, ale było czuć, że jeszcze nie jest dobrze. Pierwsze podejście, on jest taki gęsty, taki trochę oleisty. Wtarcie w ten dywan zostawiłem prawie że do wyschnięcia i jeszcze dopóki produkt nie odparował, było czuć zapach właśnie tego produktu. Później jak już całkowicie odparowało, jeszcze ten mocz gdzieś się pojawił. I wtedy co robimy? Dorzucamy drugą porcję grubo, naprawdę grubo. On jest fajny, taki oleisty, poczujesz go na tym dywaniku, czy tam na tapicerce. I zostawiłem w miejscu, żeby nie wiało na niego, żeby jak najdłużej odparowywał. A najlepiej jeszcze, jak moim zdaniem, wziąć i zawinąć szczelnie w coś. No, żeby ten produkt nie odparował za szybko, żeby zaingerował. Ja powiesiłem go w garażu w worku foliowym. Zarzuciłem na niego worek, tak żeby nie miał łatwo odparowywania. I po 24 godzinach wystawiłem go na słońce, żeby wysechł całkowicie. Jeżeli będziesz czuł taką, on troszeczkę taki może nie to, że tępy, ale tak jakby był wilgotny, wytrzyj mikrofibrą. I poprosiłem żonę, bo mamy dwa dywaniki, dwa wyprałem, żeby powiedziała mi, który jest który. I słuchajcie, stwierdziła, że ten produkt z moczem po tym produkcie przyjemniej pachnie. No właśnie. Tak naprawdę stwierdziłem, że już tego moczu nie ruszy. Nie ma opcji w ogóle. Jak już za pierwszym razem nie wyeliminował, to niestety trzeba czasu i tak jak mówię, tak żeby ten produkt wsiąknął. I tutaj no nie możemy pozwolić mu za szybko wyschnąć. Znaczy z każdym takim właśnie, jeżeli mamy możliwość jakiegoś neutralizatora, nawet jak psikniesz w dane miejsce, przykryj go folią. Niech on tam siedzi, niech nie odparowuje. Tak, tak właśnie robię. Czy na tapicerce samochodowej, jeżeli chodzi o moc, no to tutaj jak ci się piesek narobi na siedzenie, to masz po temacie, no bo to przecież wszystko pójdzie w gąbkę, a z gąbki tego nie wyciągniesz, nie ma mowy. Czekacie wtedy rozbieranie, suszenie gąbki, moczenie konkretne, też chemią, tak, i zawijanie w wór, niech posiedzi to trochę, ten niech podziała, później znowu pukanie. Czy produkt jest fajny? Na mocz tak, udało się, naprawdę udało się, jestem pod wrażeniem. I co? Czas sprawdzić go, jak będzie sytuacja wyglądać z ropą na przykład, bo ropa to jest paskudny płyn, który jak się rozleje, no niestety ciężko jest ten zapach tak zabić, więc stwierdziłem, że niechcący wyleje mi się na tapicerkę samochodową. We'll be right back.
dwa podejścia, jeżeli chodzi o Robsko. Pierwsze podejście na wykładzinę i słuchaj, wchodząc do garażu, bo specjalnie powiesiłem to w garażu, delikatnie jeszcze czułem, ale wąchając od przodu, nie czułem zapachu, tylko tył. Tam, gdzie były takie żelowe, jakby klejone do blachy z tyłu, jeżeli chodzi o oparcie, bo to jest welur z oparcia w bagażniku w Audi. I on był przyklejony na takim silikonie kleju, który się cały czas był elastyczny i wsiąkło, ta ropa wsiąkła w ten klej, on się tak mazał. Później powtórzyłem aplikację i słuchaj, po drugim razie praktycznie ten zapach zniknął, tak? Nie czułem tej ropy. Podejrzewam, że, bo ale to było tylko jedno pranie, jakbym jeszcze kontynuował pranie tego Robska i powiedzmy drugi, trzeci raz, myślę, żeby się udało, więc tutaj jeżeli chodzi o sprawę ropy, dałby radę. Czy produkt fajny, zajebisty, naprawdę. Mocz, ropa, moim zdaniem, znaczy ropa jest ogólnie ciężka do usunięcia, jeżeli chodzi o zapach, ale ten produkt rzeczywiście zneutralizował mi na tyle, że wchodząc do garażu, garaż szczelny, ciepło, nie czułem ropy. Z bliska, jak podjeżdżałem, ale tu mówię od tej strony żelowej, to tak, rzeczywiście było czuć. Później sprawdziłem to też, bo miałem na tapicerce, jeżeli chodzi o welur na siedzeniach, no to tam idealnie. Naprawdę, perfekcyjnie. Także, no, produkt drogi, ale skuteczny. No dobra, z mojej strony to wszystko. Jeżeli chodzi o Enzo, to prawdopodobnie się już nic więcej nie pojawi, chyba że jeszcze Dayron, bo tutaj sytuacja się namieszała na rynku. Ktoś został, że tak powiem, sprytnie odsunięty od Enzo. No jest jak jest. Pozdrawiam osobę, która wysyłała mi te produkty. No nie oszukujmy się, nie kupowałem ich. Wysyłała mi, żeby się podzielić z Wami opinią, jeżeli chodzi o te produkty. I tak jak mówię, no jeżeli chodzi o walory zapachowe i jakość chemii, no to czołówka zdecydowanie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!